Dobry, witam Państwa w październikowym wydaniu Sonaru Agro. Omówimy sytuację na rynku mleka i produktów mleczarskich. Ostatnie miesiące na rynku produktów mleczarskich upłynęły pod znakiem znacznych wzrostów cen. Surowe mleko wzdrożało w ciągu roku o 9,5%, najbardziej jednak zdrożało masło ponad 50% i masło konfekcjonowane około 36%. Jeśli chodzi o ceny serów Edam i Gouda, to widzimy lekki ruch wzrostowy na poziomie 4,5-5% w ostatnim miesiącu, natomiast rok do roku one jeszcze są na minusie. W Polsce i w Europie generalnie rosną ceny, ale też rośnie podaż mleka. I tak cena skupu mleka w Unii wzrosła do 47 euro za 100 litrów. To jest wzrost około 9% od dołka z końca roku 2023. W Polsce średnia cena skupu mleka w sierpniu wyniosła około 2 zł i 3 groszy. Możliwe, że ona w końcówce roku będzie jeszcze lekko wyższa w kierunku 2,20. Jeśli chodzi o kontrakty terminowe na rynek mleka płynnego, to widzimy, że one w Europie ceny układają się wzrostowo do mniej więcej marca 2025 roku, gdzie rynek terminowy oczekuje ceny 100 litrów mleka na poziomie 52 euro. Potem ta krzywa lekko opada w kierunku wiosny i lata przyszłego roku. Jeśli chodzi o podaż mleka w Europie, to przez ostatnie miesiące istotnym czynnikiem na rynku Europy Zachodniej był wirus niebieskiego języka i on wpływał na redukcję wydajności mlecznej krów przede wszystkim. W niektórych regionach ten spadek wydajności, który był zgłaszany, dochodził aż do 10%. Ten wirus, zarażone krowy wcześniej się wycielały i miały krótszą ciążę. Generalnie to negatywnie wpłynęło na rozwój cieląt i dodatkowo zmniejszało produkcję mleka. Wirus rozprzestrzenił się w Niemczech, Holandii, Belgii i Francji. Natomiast jest nadzieja, że miesiące zimowe i jesienne doprowadzą do ograniczenia zasięgu wirusa i podaż mleka w tych regionach dotkniętych problemem wróci do wcześniejszych poziomów. Na świecie konsumpcja mleka krowiego generalnie rośnie. W 2020 roku globalna produkcja wyniosła 753 miliony ton. Jeśli chodzi o konsumpcję mleka, to ona też utrzymuje się dosyć stabilnie. Średnia konsumpcja produktów mleczarskich w Unii Europejskiej to widać na prawym dolnym wykresie. Jeśli chodzi o mleko, to spożywamy 53 litry mleka, kilogramy mleka na głowę w Unii w ciągu roku. Jeśli chodzi o ser, to jest około 20 kg sera i 4 kg masła. Średnia konsumpcja mleka w ekwiwalencie mleka w 2023 roku wyniosła na osobę w Unii Europejskiej 250 kg, w Polsce troszkę mniej, 240 kg. Jeśli chodzi o produkcję mleka w Polsce, to widać, że ona też wzrasta i to znacznie szybciej niż w Unii. Generalnie rośnie ona na przestrzeni lat w tempie mniej więcej 2% rok do roku. I w trzech województwach, czyli podlaskim, mazowieckim i wielkopolskim, produkuje się 72% mleka w Polsce. To są dane z ostatniego miesiąca. Jeśli chodzi o eksport, to przeważają produkty bardziej przetworzone i eksportujemy głównie do Europy Zachodniej, tudzież do Chin i trochę na rynki Afryki. Jeśli chodzi o Chin, to problem jest w ostatnich miesiącach taki, że Chińczycy starają się uniezależnić od europejskiej produkcji, od europejskich produktów mleczarskich i to prowadzi do tego, że spada ich import z Europy. Rosną ceny i podaż mleka w Unii Europejskiej. Generalnie widać wyraźnie, że rośnie, spada pogłowie krów mlecznych w Europie, natomiast rośnie wydajność mleczna krowy.
W tym momencie wydajność mleczna, taka średnia w Unii, to jest około 8000 litrów mleka na krowę rocznie. Natomiast produkcja mleka krowiego w Unii Europejskiej w latach 2000-2024 doszła aż do poziomu 155 milionów ton rocznie. Taki rynek, który cechował się znaczącą dynamiką w ostatnich miesiącach, to był rynek masła. Te wzrosty cen masła w ostatnich miesiącach były spowodowane przede wszystkim konkurencją o tłuszcz z serami. Sery były lepiej wyceniane i dlatego producenci przekierowywali tłuszcz mleczny do produkcji właśnie serów. Oprócz tego widać było w Europie Zachodniej lekki spadek podaży mleka i masła z Irlandii. Natomiast takie czynniki sezonowe, które wpływały na rynek, to przede wszystkim niskie zapasy magazynowe masła w Unii Europejskiej po wakacjach i ryzyko ograniczenia podaży mleka w Unii w związku z wirusem niebieskiego języka. Istotny był też wzrost popytu eksportowego z Chin, bo o ile reszta produktów, import reszty produktów maleje, to w przypadku masła jednak Chińczycy importują go więcej z Unii, to jest o około 9% w okresie od stycznia do lipca tego roku, w porównaniu z odpowiednim okresem zeszłego roku. Firmy w Europie pod koniec wakacji starały się zabezpieczyć masło do produkcji jesienno-zimowej, dlatego widać było znaczący wzrost tych cen. Jak przedstawiają się perspektywy dla ceny masła na najbliższy czas? Generalnie na rynku można obserwować ograniczenie popytu ze względu na rekordowe ceny surowca. Zapotrzebowanie na masło u większości producentów jest już zabezpieczone na końcówkę 2024 roku. Do tego widać, że w Nowej Zelandii rośnie podaż mleka, to jest 9% rok do roku we wrześniu. Podobnie we Francji wzrasta podaż mleka. Chociażby dlatego, że poprzedni sezon był dosyć kiepski, więc ten efekt bazy tutaj też jest istotny. Jeśli chodzi o kontrakty terminowe na masło z giełdy EEX, to widać wyraźnie, że krzywa terminowa wskazuje na to, że dostawy masła w najbliższym czasie, które się będą odbywać, są po dosyć wysokich cenach, bliskich 8000 euro. Natomiast te ceny spadają w kierunku 2025 roku do około 6600 euro za tonę masła. Popyt na masło generalnie jest stabilny i rośnie. W 2020, od 2019 do 2023 roku spożycie na całym świecie wzrosło o 10%. Jedynie w Unii Europejskiej spadło o lekko ponad 1%. Ale jest to wartość nieistotna z punktu widzenia całości konsumpcji masła w Unii Europejskiej, bo zjadamy go 4 kg na osobę rocznie. Więc generalnie konsumpcja masła również w Unii Europejskiej jest stabilna w czasie i w minimalnym stopniu wpływa na nią wysoka cena. W danych nie widać zmian nawyków żywieniowych. Była taka kwestia porzucenia masła na rzecz tłuszczów roślinnych. Tego w danych zupełnie nie widać. Raczej ta konsumpcja na świecie rośnie. Zachowanie produkcji masła w Unii Europejskiej jednak wskazuje na to, że produkcja wzrasta po roku wysokich cen, a spada po latach niskich cen. Po prostu tłuszcz jest przekierowywany do bardziej opłacalnej produkcji serów i to też miało miejsce w ostatnich miesiącach. Jeśli chodzi o sery, to dlaczego ceny serów rosną? Jest to na razie delikatny wzrost i w Polsce mało zauważalny, w Europie Zachodniej trochę bardziej. Natomiast co do tego prowadzi? Generalnie produkcja mleka maleje w miesiącach jesiennych i zimowych, co prowadzi do zmniejszenia się dostępności mleka i śmietany, a to podnosi koszty produkcji. Dotyczy to zarówno masła, jak i serów. Koszt mleka i ceny energii wzrosły generalnie w całej Unii i to też przyczynia się do wyższych kosztów produkcji sera. Jesień też przynosi zazwyczaj wzmożoną konsumpcję serów w ramach przygotowań do świąt, a w związku z tym kupujący dla zakładów produkcyjnych chcą zabezpieczyć dostawy, żeby uniknąć dalszych podwyżek cen.
i to w ostatnich miesiącach napędzało ceny serów. Jeśli chodzi o rynek proszków, to tutaj widać lekkie ożywienie, natomiast ciężko powiedzieć, żeby ten trend wzrostowy, który obserwujemy od połowy praktycznie zeszłego roku, miał być w dłuższym terminie jakoś dynamicznie kontynuowany. Chociażby dlatego, że podaż jest dosyć spora, a popyt na proszki, szczególnie odtłuszczone mleko w proszku, jest ciągle dosyć ograniczony. Przeczy temu krzywa terminowa na odtłuszczone mleko w proszku, która pokazuje, że no jednak potencjał do wzrostu w kierunku 2026 roku jakiś jest, przynajmniej tak twierdzi rynek terminowy. Natomiast z punktu widzenia fundamentalnego wygląda na to, że ten przedział wahań powinien być dosyć ograniczony, mniej więcej na poziomie 100 do maksymalnie 300 euro za tonę. Czynniki fundamentalne właśnie nie wskazują na znaczącą presję zwyżkową, ale też nie wskazują na jakieś konkretne spadki cen. Krótkoterminowa podaż jest w miarę silna, a popyt relatywnie słaby. Dlatego perspektywy krótkoterminowe są raczej prospadkowe, a długoterminowe neutralne. Trzeba zauważyć, że produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w Unii Europejskiej systematycznie maleje, głównie ze względu na spadające ceny i generalnie niskie ceny tego produktu przez ostatnie kilka dobrych lat. Pozostałe produkty, tutaj są ceny w Polsce. Widać jogurt naturalny, kefir, mleko spożywcze, śmietana i śmietanka. Generalnie śmietana i śmietanka bardzo drogie. Pozostałe kefir, jogurt, lekkie spadki cen na przestrzeni ostatniego ponad roku. Natomiast cały czas poruszamy się w górnych zakresach cenowych, więc nie ma tutaj sytuacji do niepokoju, przynajmniej z punktu widzenia producentów. Podsumowując, w najbliższych tygodniach możliwy jest sezonowy wzrost cen skupu mleka do około 2,20 za litr. Średnia cena to jest oczywiście w Polsce. Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa niebieskiego języka może pozytywnie wpłynąć na podaż mleka w Unii Europejskiej w nadchodzących miesiącach. Wysokie ceny masła powinny doprowadzić do jego większej podaży na unijnym rynku i spadku ceny w pierwszym kwartale 2025 roku. Oprócz drożejącego mleka nie widzimy zbyt wielu argumentów na kontynuację wzrostu cen w segmencie proszków. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydania Sonaru.